Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku, w którym dzisiaj zabraliśmy was na spacer. Mówię my, ponieważ ja i Andrzej idziemy sobie, przygotowaliśmy sobie pyszne drugie śniadanie, kupne oczywiście, ale już wam pokazuję, jak u nas to wszystko będzie wyglądać. Młody ma soczek, soczek z truskawki, jabłka i banana z sokowirówki. Ja sobie wzięłam książkę. Na razie jestem już przy końcówce, jest świetna, naprawdę bardzo fajna, wreszcie coś innego, coś takiego ciekawego. Kupiłam sobie także kanapkę z łososiem i mam kaweczkę, gdybym im wypił cały duży sok. No i oczywiście dużo zabawek, różnych innych rzeczy, więc tak, idziemy na plac zabaw. Przyszliśmy najpierw na taki plac zabaw, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bo jest wyłożony tartanem. Tutaj jest taki tunel do przechodzenia, tam są trzy trampoliny. O, tu, te, które bardzo lubię i na których też zawsze skaczę dużo. I tutaj są jakieś paliki do biegania, no i ścianka wspinaczkowa. Siucham! Opowiadałam wam ostatnio o tym, że on cały czas mamo i mamo i mamo i mamo i to się nie kończy. No i stop, mamo, 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 widzę, mamo! Oh no! Oh no! Mamo i mamo! Uwielbiam takie momenty, kiedy nikogo nie ma na placu zabaw i możemy z Andrzejem dowoli dokazywać. Wskakuj! Jej! Papa! Jest super! Tak, posiadanie dziecka jest świetne, bo można wreszcie z powrotem robić te wszystkie dziecięce rzeczy. Przeszliśmy na drugi plac zabaw, gdzie są między innymi kopary w piasku. Tu w ogóle jest piasek, piasek, jeszcze więcej piasku. A tu jest takie fajne coś, gdzie ten piasek można przesypywać na różne sposoby. Są wiaderka, są jakieś dźwignie, mechanizmy takie. No jest mega fajne. Nigdy wam tego z bliska nie pokazywałam, ale właśnie tak to wygląda. Tu się piasek wsypuje i się kręci, bo tam pod spodem jest taśma. No. Mamo! Mamo! Co mamo? Co mam tu zrobić? Oh no. Oh no? Mam wsypywać ten piach tam na górę? A ja umiem? Nie mam łopatki. Ręką. Oj, moje pazurki biedne. Nie lubię mieć piachu pod paznokciami. A dzisiaj na obiad robię tortilki. Nie, dlaczego nie? Już nie będę chciała tych przypraw, już nie, już użyłam. Będę robiła tortilki i jeszcze co nam jest potrzebna? Ta sałata. Koniecznie sałata. Tutaj się kurczak już smaży. Muszę go trochę tutaj przemieszać. O, będzie pychoczka. Takie dobre, szybkie danko. Bardzo pożywne, no i oczywiście bardzo bogate we wszystkie witaminki, nie? A w ogóle kupiłam dzisiaj pierś kurczaka podwójną, taką maniuniuńką, taka fajna, nieszprycowana, dlatego coś innego. W ogóle w smaku jest też dużo, dużo lepsza. Pychotka. No. A wracając tutaj do tej tortilli, ja zawsze daję właśnie sałatę, ogórka i pomidora, takie podstawowe rzeczy. Czasami jeszcze paprykę, ale mój mąż nie bardzo lubi. I sos czosnkowy. To jest jogurt grecki z czosnkiem po prostu i z solą. Najlepsza rzecz. Jeszcze dziewczyny też często majonez dodają coś, ale ja nie chcę. Ja lubię takie. Siadaj tutaj na kolanko, bo zobaczcie, przyszła nam paczka od Hani. Nie mam za dużo czasu, tak, żeby mówić, bo ty bardzo chcesz ją otworzyć, bo jest taka kolorowa i w serduszka. I tu jest napisane, jesteś piękna. I to jest Hania Beauty. Otwieramy, zobaczymy, co tam jest. No, otwieramy, zobaczymy. Dum, 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 dum. O. Tu jest list. List będzie zaraz do przeczytania, bo jest bardzo, bardzo długi. Aczkolwiek jest to napisane, co tutaj znajdziemy. Więc będzie tutaj po kolei wyciągane i będę wam mówić, co jest co. To jest dziurawiec, naturalny żel pod prysznic. Bardzo lubię rzeczy... Ty już się zająłeś? Bardzo lubię rzeczy z tej firmy. Dalej. Moja ulubiona marka Tony Moly. I to jest pianka do twarzy. Olbrzymia pianka. Świetna, naprawdę super, bo to jajeczko, które od Hani dostałam, już mi się kończy, więc kurczę, fajnie. Jagódkowa. To są jagódki, czy to są borówki? O, jak zwał, ale będzie na pewno pięknie pachnąca.
Tu jest jeszcze napisane dobrego dnia, jakie szlaczki. Hania, czy ty zatrudniłaś trochę przedszkolaków do siebie, do firmy, żeby ci podpowiadali gdzie, co i jak? Tutaj jest recibo, co to jest, co to jest, co to jest? Co to jest, co to jest? A, multifunkcyjny peeling do twarzy. Proszę. Dalej mamy witaminowy koktajl pod oczy na noc. Fajnie, jakie zimne, wszystko takie zimne, dopiero kurier przyniósł. Tutaj co są za rzeczy? Tu są kremy pod oczy. Poczekaj, pokaż mi co tam jest, bo tak zabrałeś, a ja nie wiem. O, kamień peelingujący. Nie podoba ci się ten kamień peelingujący. A tutaj jest olejek. Olejek do czego? Ale poczekaj. Olejek do ciała. Nie, tylko nawet mój aparat ostrości nie potrafi złapać. Otwórz to. O, otwórz to, jakżeś taki mądry. Nie? Daj, otworzymy zaraz, na końcu. Tutaj, o, tutaj więcej o tym kamieniu. Proszę, bo to w tą stronę. O, tu są maski. Fajne maski. Hania ma zawsze bardzo, bardzo fajne maski, które też świetnie wyglądają. I tą maskę ostatnio Hania polecała, mówiła, że jest to jej ulubiona. Więc fajnie, dzięki Haniu. Też może będzie moją ulubioną. O, tutaj jest jeszcze hanciowy peeling, peeling miętowy. Wszystkie trzy peelingi bardzo lubię, aczkolwiek na przykład mój mąż najbardziej lubi ten malinowy i po prostu wyżera mi go i cały czas sobie peelinguje nim usta. No, ale fajnie, bardzo się cieszę. Te peelingi Hani są świetne po prostu, naprawdę świetne, bo one nie dość, że nawilżają usta, to zawierają w sobie cukier, więc to jest taki peeling cukrowy, więc możecie spokojnie sobie go zlizać. Jest bezpieczny dla waszych mężów i dzieci. Czekajcie, bo to już było. Andrzej mi to tu wrzucił na powrót. A tutaj też jest manufaktura kosmetyków naturalnych napisane. A, i tutaj dalej mamy Coffee Scrub. I to jest peeling z aktywnym węglem. I bardzo, 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 bardzo lubię te peelingi. I zawsze też na męża. Słucham, chcesz otworzyć ten peeling od Hanci? Zaraz ci go otworzę. Albo dam ci ten, co jest otwarty, ten pomarańczowy, co? No i zawsze też na męża gdzieś tam zarzucę, jak on tylko do wanny wchodzi. A tutaj jeszcze mamy jakąś uloteczkę. Tak, żeby sobie wzbogacić wiedzę o kosmetyki. I jeszcze tu, no to co tu jest? Tu jest, to muszę odłożyć. O, a tutaj jest, tu jest napisane, że to jest nawilżające, wygładzające serum do twarzy, szyi i dekoltu. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję Haniu. Hania jest właśnie taką osobą, jak widzicie, że jak paczki tworzy, to tworzy je z takich bardzo fajnych swoich rzeczy. Nie tylko z nowości, ale z rzeczy, które też u niej się fajnie sprzedają. I przede wszystkim myśli o tym, żeby nie nawalić rzeczy tylko na przykład do twarzy, czy tylko do ciała, tylko właśnie to wszystko wymieszać. Żeby była maseczka, żeby był jakiś olejek, żeby był krem, serum, coś tam, coś tam. No więc fajnie. Zaraz sobie to Andrew musimy ułożyć, napisać do Hani podziękowanie za produkty, no i zrobić zdjęcie. Dziękuję, Hancia. Kochane, dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie oczywiście łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz na dole, bo wiecie, że ja to tak bardzo lubię i bardzo mi na tym zależy. Pa!